Działanie Boga. Nauczanie domowe. 26 lutego. List świętego Jakuba, rozdział 5, wersety od 13 do 20. Najmilsi, spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy, módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała plon. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przysłoni liczne grzechy. Prawdę powiedziawszy, jestem niesamowicie zawsze zbudowany konkretami i praktycznością świętego Jakuba, kiedy czytam jego list, jego teksty, jego zalecenia. Próbujmy to króciutko chociaż prześledzić. Najpierw Jakub pokazuje sytuację bardzo trudną, ale przecież pojawiającą się w naszym życiu. Spotkało kogoś z nas nieszczęście. Jakub mówi: rozmawiaj z Bogiem. Po pierwsze, by On ci pozwolił się znaleźć w tej całej sytuacji. Po drugie, by cię z tego nieszczęścia wyciągnął, byś wiedział, jak z tego wyjść, wybrnąć, jak się w tej sytuacji zachować. Co masz robić? Rozmawiaj z Bogiem. Druga sytuacja. Jest ktoś w radosnym nastroju, w takim podniosłym usposobieniu. Niech śpiewa hymny. To też jest przestrzeń, w której odnosimy siebie do Boga. Wtedy, kiedy się wszystko udaje, patrz na Boga, chwal Go, uwielbiaj Boga, śpiewaj pieśni i hymny na Jego cześć. Jeśli ktoś choruje, pokazuje trzecią sytuację Jakub. Niech przyjmie namaszczenie chorych. Niech poprosi o tę modlitwę kapłanów. W tym kontekście też mówi Jakub: módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskiwali zdrowie. Wskazuje tutaj na modlitwę wstawienniczą. I podkreśla wiarę tych modlących się. Tak jak tam posługę sakramentalną księdza, niech sprowadzą pasterza, niech sprowadzą kapłanów, tak tutaj podkreśla wiarę modlących się w przypadku kogoś chorego. Kolejna sytuacja. Grzech, upadek. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy. Czyli odniesienie do sakramentu pokuty. Ale także do sytuacji, w której przyznajemy się do winy wobec drugiego człowieka. I ostatni podany tutaj przykład przez Jakuba. Jeżeli widzisz, że ktoś błądzi, zawróć go z tej drogi. Tak tu należy przetłumaczyć to słowo nawrócenie. Zmień kierunek jego kroków. Pokaż mu inną drogę. Jeżeli to się dzieje, to ten człowiek zyskuje nowe życie. Jakub jest bardzo praktyczny, ale gdyby streszczać to, co on pokazuje, gdyby popatrzeć na to od tej strony duchowej, trzeba powiedzieć po pierwsze, że Jakub nie ma wątpliwości co do skuteczności Bożego działania. Jakub wierzy, Bóg działa. Bóg działa poprzez człowieka, Bóg działa poprzez wiarę, Bóg działa poprzez Kościół. To jest fundament, na którym te wszystkie praktyczne uwagi, spostrzeżenia i zalecenia Jakub daje. On nie ma wątpliwości. Bóg działa skutecznie w tych różnych kontekstach. Po drugie, widać tutaj działanie sakramentalne i pozasakramentalne. Dzisiaj je tak dzielimy. Dla niego nie ma tutaj rozdziału. To jest jeden działający Bóg, który wybiera sposób działania. On nam podpowiada to właśnie, co jest sakramentem, tajemnicą Bożej obecności, szczególnie podkreślaną, szczególnie obiektywnie stwierdzoną, ale też
rozumie, że Bożą podpowiedzią są praktyki, które nie są sakramentem, ale są działaniem ludzi wierzących, są działaniem wspólnoty Kościoła. I trzecia, bardzo ważna uwaga, wiarę przeżywa się we wspólnocie. I tu tyle jest tych kontekstów. Sprowadzenie Kościoła, wyznawanie sobie nawzajem grzechów, modlitwa wstawiennicza, napomnienie i zawrócenie tego człowieka ze złej drogi. Ta wspólnotowość tu jest mocno podkreślona. Ona jest właściwie tak samo fundamentem, jak ta skuteczna działalność Boga. Tak samo Jakub patrzy na Boga działającego, jak na żyjącą wspólnotę. To są realne światy. Wspólnota nie jest czymś dodatkowym, czymś nadzwyczajnym. Ona jest formą życia wiary. Ona jest normalnością dla Jakuba. I dlatego warto tu podkreślić to właśnie, że wiarę przeżywasz we wspólnocie i bez wspólnoty nie możesz się rozwijać w wierze. Jest to właściwie nieosiągalne, ponieważ odpada bardzo wiele elementów, czynników i Bożych narzędzi, które są dane we wspólnocie i dla wspólnoty, a poprzez nią dla Ciebie. Dzisiaj poprośmy o to, abyśmy mieli takie jakubowe podejście do swojego życia, bardzo praktyczne, bez wątpliwości co do tego, że Bóg działa. Z takim szerokim patrzeniem na sakramentalne i pozasakramentalne działanie Boga. A przede wszystkim w to przeżywanie życia wiary we wspólnocie. Podziękuj więc dzisiaj za Kościół, za tę wspólnotę wiary, w której Bóg dał Tobie zafunkcjonować, abyś sam też świadomie, tak właśnie rozwijając wszystkie te elementy, stanowił cząstkę tej wspólnoty i świadectwa Bożej obecności w świecie. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.